Wie pan, że tu nielegalna dziura jest? Tędy? No, że tu ludzie wjeżdżają nielegalnie? A ty, jak to pan ty myśli? To skoro jest nielegalne, to nie powinien tędy wjeżdżać, no. Dzięki wielkie. No właśnie, jesteśmy tutaj na Ursynowie. Zaraz za Realem. To jest nasza nielegalna dziura. Realna, nierealna dziura. Jak widać, zaskoczyła nas zima. Ostra zima, dość ostra. Chcieliśmy coś zrobić z tą dziurą, tak? Mieliśmy się spotkać dzisiaj, miałem się spotkać z panią rzecznik prasową dzielnicy Ursynów, no ale niestety zima też ją rozłożyła, no i niestety się rozchorowała. Więc musimy w ten sposób zakończyć ten reportaż, a może jednak nie zakończyć, bo dziurze zrobiło się głośno, więc nasza realna, nierealna dziura nadal istnieje, jak widać. Ludzie nadal wjeżdżają, widać, rozjeżdżone jest po maksie. Więc nic się nie zmieniło od czasu, kiedy nagrywałem tu pierwszy reportaż. Jak na razie Ursynów mi się kojarzy tylko i wyłącznie z dziurami. Nie wiem, czy to w rzeczy źle. Ale myślę, że będę kontynuował nasze reportaże związane z dziurami na Ursynowie. I to będzie chyba właśnie to. Ursynów w komie, dziura w komie, Real w dziurze. I ogólnie same dziury na tym Ursynowie. Thank you.
patrz. Takie pytanko mamy. Dzień dobry panu. A czy nie chciałby pan, proszę pana, żeby tutaj był normalny wjazd? Taki, że może... Dobra, Monika też już przekroczymy dyrektywę. Po prostu mnie szkoda furek tak naprawdę. Tutaj te krawężniki tak dewastują po prostu te... A czy tu w ogóle jakby jest szansa, myśli pan, że będzie normalny wjazd? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Bo tak naprawdę który jest wjazd? Tylko i wyłącznie z tamtej strony tak naprawdę, tak? Tak. Z tamtej strony można wjechać, tak? No bo też mnie ciekawie i tam jest ciekawie przejazdu przez skrzyżowanie. Zwracam panu bardzo. Dzięki bardzo. To ja tutaj wiem na temat tego wjazdu, że podobno już pieniądze są na zrobienie tego wjazdu. Mhm. A pan tutaj jakby to obserwuje od dawna w ogóle? Od półtora roku na pewno. I to tutaj ludzie jeżdżą po prostu w kółko na krowę tak naprawdę, nie? To jest powrotem. I jakby tutaj kiedyś ktoś to jakby, nie wiem, to jakoś coś mówił, żeby to coś z tym zrobić po prostu, czy to jest tak na dziko już tak ma być? Tylko między sobą. Między sobą, tak? Tylko i wyłącznie. Aha, czyli... Ja żadnych tutaj konkretnych informacji na temat, że to będzie zrobione, nie będzie, nie mam. To jest tylko tak powiedziane, od tak powiedziane i zasłyszane. Tylko to. A jakie jest pana zdanie, że tutaj to powinno być zalegalizowane, czy to powinno być takie jakby w ogóle zamknięte takimi palikami? Proszę pana, ja jako przedsiębiorca mogę pokierować klientów do siebie każdą inną drogą, ale na miejscu mieszkańców bym się zdecydowanie tym zainteresował. Aha, rozumiem. Dzięki. Proszę. A co pani o tym w ogóle myśli, o takiej sytuacji, że ludzie tutaj tak wjeżdżają zupełnie bez... No to właśnie mówię, że ja nie zauważam, że tutaj tak wjeżdżą. ale to nie jest rażące, że po prostu... No... I po co, no może jeżeli wjeżdżają, to może to jest rażące, ale mówię, ja nie zauważam, że tutaj ktoś tak robi. Tak ciężko z tym powiedzieć. Dobra, dobra. A ja będę, przepraszam, tak widzę, no tak powiedziałem, zrobimy to do telewizji komórkowej takiej, po prostu rysynowskiej. Ja nie wiem, po prostu. Przez prawo. To jest taka interwencja dziennikarska na tej stosunek. Trzymają go do nich, masz stosunek. Może by trzeba było tak przekonać, ale tej godziny 13. To możemy wstąpić. Do 13 jest właśnie. Dobra. Dziękuję.